pedagogicznej. Często byli też ludzie, którzy rzeczywiście są wykształceni w tym kierunku, bo teraz oni się chwileczkę. Gminy nie było stać po prostu na opracowania takiego typu. Po prostu to jest dopiero studium, to nie jest plan. Po prostu na planie rzeczywiście będzie to dodatkowym opracowaniem. Natomiast na etapie studium, bo już nie wiadomo, czy te wiatraki powstaną, czy też nie, po prostu takie badanie rzeczywiście przeprowadziliśmy, a wcale nie musieliśmy. Mogliśmy sobie ewentualnie tą wolę w studium przedstawić i tyle. I dopiero plan by wskazał, czy one mogą tam powstać, czy też nie mogą. Ale ze względu na to, żeby rzeczywiście znać tą sytuację, jaka tutaj jest na tym terenie, to żeśmy to opracowali, zaplikowali do inwestora, który rzeczywiście to przeprowadził. Natomiast na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie będzie rzeczywiście szczegółowa lokalizacja tych wiatraków, nie wiadomo, czy powstanie 19, czy powstanie ich 5, czy w ogóle one tam nie powstaną, prawda? To jest tylko po prostu taka szczawola po prostu, gdzie one naprawdę mogą powstać. Jeszcze raz będzie zbadane to środowisko na etapie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I tu nie można mówić, że ten, kto zrobił to opracowanie, to zrobił źle, natomiast ten, który Pan tu proponuje, to zrobi bardzo dobrze, prawda? Bardzo dobrze zrobi to opracowanie. Nie można podważać opracowania człowieka, który ma w tym kierunku wykształcenie, który bierze całą odpowiedzialność za to opracowanie, bo się pod tym podpisuje i że był na tym terenie tutaj, zbadał to środowisko, prawda? A Pan z tego miejsca podważa to opracowanie, że to jest idiota, a Pan jest mądry. Proszę sobie nie pozwalać, tak? Po prostu stwierdzam, że ten dokument, jako dokument prywatny inwestora, nie ma prawa zaistnieć w dokumentach. Nie istnieje w dokumentach. A cóż pani tutaj wkopiowała? To jest kopiuj wklej. To jest moje, to jest prawda. No właśnie. Nie sprzecza. Po prostu ja rozumiem, że pani. Naszym dokumentem, przepraszam, muszę państwu wyjaśnić. To opracowanie, które było, to jest dodatkowe opracowanie z badania środowiska. Nas obliguje ustawa, żebyśmy zrobili prognozę oddziaływania na środowisko. Ze względu na to, że nasze województwo olsztyńskie nie ma żadnych materiałów takich, które mogliby nam użyczyć do zrobienia tego tematu, został powołany człowiek, który zrobił te materiały i udostępnił je dla RDOŚ-i, prawda, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bo my na etapie zapytania, co powinna zawierać prognoza, otrzymujemy od RDOŚ-i tylko takie, że musimy to zrobić zgodnie z ustawą. Oni nie dają nam żadnych materiałów. I cóż było robić? Trzeba było powołać ludzi, którzy rzeczywiście zbadali to środowisko i dostarczyli nam odpowiedniej opinii i materiału, żebyśmy mogli zrobić prognozę oddziaływania na środowisko potrzebną na etap studium. Na etap studium. Powtarzam, studium nie jest aktem prawnym. To jest taki kierunek rozwoju w kierunku energii odnawialnej na terenie gminy. Wszystkie gminy po prostu mogą coś takiego sobie zażyczyć, ale oni nie muszą tego konsumować do końca. Tłumaczę państwu. I na etapie każdego etapu planowania przestrzennego tutaj i kierunków rozwoju, prawda, że rzeczywiście państwo się z tego nie zgadzają, więc nie trzeba było podejmować uchwały intencyjnej. To żeście państwo podjęli uchwałę intencyjną o tym, że my chcemy te OZE zrobić tutaj u nas na naszym terenie. Teraz, gdy żeśmy je zrobili, prawda, zbadaliśmy to środowisko w sposób taki, który jest wystarczający dla studium, to państwo protestujecie, no. Protestujecie. Szkoda, że w Polsce nie ma jeszcze głównych przepisów takich, które właśnie tego dotyczą. Pan tutaj nawołuje do wypowiedzi z internetu, do świata, po prostu wszystkich różnych innych krajów, wypowiedzi ludzi, prawda? Ale czy my znamy kogoś tutaj z naszych lokalizacji wiatraków ludzi, którzy dostali od lekarza diagnozę, że są chorzy z powodu wiatraka? Jeszcze takiego przypadku na Istotne, to po co je opracowujemy? A proszę zwrócić uwagę,
że w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym jest wyraźnie napisane, że miejscowe plany muszą być zgodne ze studium. Jeżeli tutaj dzisiaj wklepiemy tu sobie wiatraki, to potem miejscowy plan będzie musiał być zgodny ze studium. Więc to jest otwarcie drogi do tego procesu. I potem jest wprowadzanie w błąd inwestora, który jest pewny, że na tym terenie może tutaj sobie inwestować i prowadzić jakieś prace planistyczne. Po co mamy to robić? Ja konkretnie prowadzimy takie badania ornitologiczne na tych obszarach, które zostały tutaj wskazane w studium. I z całą odpowiedzialnością mówię o tym, że tam nie ma prawa w ogóle zaistnieć żadne z tych miejsc. Tak? Pomijając tą odległość 2 km od zabudowy mieszkaniowej, mamy ją rozproszoną, więc pani już proponuje, żeby ją skumulować, bo tam trzeba zmieścić wiatraki, trzeba wywłaszczyć ludzi, przenieść ich tam gdzieś jakieś obozy, getta porobić, a tutaj będą wiatraki. Tak, proszę panią, pani to właśnie tutaj nam opowiada, że ważne są wiatraki, a nie ludzie. Może żeby zakończyć temat wiatraków, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości, tak, co najmniej 2000 metrów od zabudowań. W tej chwili uchwała jest w nadzorze, czyli wojewoda ją kontroluje. I z opinii naszej prawnej wynika, że państwo powinniście formalnie złożyć wniosek do studium, znaczy uwagę do studium, żeby taką odległość wprowadzić i wtedy ta uwaga będzie rozpatrzona. Także to jest, żeby zakończyć temat wiatraków. Tak? Prosimy o złożenie takiej uwagi i uwaga będzie rozpatrzona. A teraz poprosimy panią projektant, żeby właśnie w innych tematach wypowiedziała się odnośnie rozwoju gminy i kierunków zagospodarowania. Więc ja tutaj apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy głównie przyszli jednak w temacie wiatraków, temu co pan mówi, żebyście zgłaszali wnioski i uwagi do studium, w szczególności określenie tej odległości bezpiecznej. Bo są tutaj też ludzie, którzy w ogóle nie zostali powiadomieni o tym, że bo te wiatraki nie będą miały takiego oddziaływania, jak tutaj widać, że tylko na terenie gminy Olecką, również oddziałują na terenie gminy na przykład Kowale Oleckie, tak? Ludzie z Golubek przyjechali, którzy zdziwieni są, że będą mieszkali w pobliżu wiatraków, więc to też jest bardzo ważne. To taki mam apel i tutaj będziemy wnosić.